Cześć. Na tym edukaście zajmiemy się państwem radzieckim końcem lat 20. i w latach 30. XX wieku. Na wstępie opowiemy o śmierci Włodzimierza Lenina i zmianie władzy, by zająć się nową ekonomiczną polityką, zwracając uwagę na skutki gospodarcze, jakie przyniosła. Następnie zajmiemy się skutkami zmiany NEP-u oraz decyzjami władz dotyczącymi rolnictwa. Opowiemy również o Wielkim Głodzie, a także o świadomości społeczeństwa zachodniego o sytuacji społecznej w ZSRR. 21 stycznia 1924 roku, po śmierci Włodzimierza Lenina, pierwszego przywódcy partii, rozgorzała walka o władzę w Związku Radzieckim. Pierwszym następcą i zarazem współtwórcą rewolucji w Rosji był komisarz ludowy Lew Trocki. Jednak najbliżsi współpracownicy Lenina, Grigori Zinoniew i Lew Kamieniew, współpracując z Józefem Stalinem, sekretarzem generalnym Wszechrosyjskiej Partii Komunistycznej, usunęli Lwa Trockiego i przejęli władzę w partii. Jeszcze za rządów Lenina wprowadzono przy pomocy Nikołajewa Bucharina tak zwaną nową ekonomiczną politykę, stosując bardziej rynkowe mechanizmy gospodarki. Stalin na samym początku swej władzy nie zmieniał tej polityki. Decyzje te doprowadziły do poprawy sytuacji w kraju, jednak już od 1927 roku państwo radzieckie zerwało z polityką NEP-u. Nowa polityka miała być oparta na uprzemysłowieniu i upaństwowieniu gospodarki. Rozpoczęła się era rządów scentralizowanych. Rozwijano przede wszystkim przemysł ciężki, zwłaszcza zbrojeniowy. W większości inwestycje nie miały uzasadnienia ekonomicznego i przynosiły straty. Decyzje podejmowane były jednak przez samego Stalina, dlatego nikt nie ośmielał się sprzeciwiać pierwszemu sekretarzowi. Propaganda sukcesów radzieckiej gospodarki była przekazywana przez partie komunistyczne na całym świecie. W czasie światowego kryzysu ZSRR inwestowało w gospodarkę. W państwach kapitalistycznych wzrastała liczba sympatyków komunizmu. Na Zachodzie większość społeczeństwa nie zdawała sobie sprawy z poniesionych kosztów. Płace robotnicze były bardzo niskie, a sklepy świeciły pustkami. Zakłady przemysłowe pracowały na potrzeby armii, dlatego brakowało chętnych do pracy. Zaczęto zatem wykorzystywać pracę przymusową. Radziecka gospodarka opierała się na pracy ludności uwięzionych w obozach pracy, tzw. łagrach. Rozpoczęły się fale represji. Aresztowano setki tysięcy ludzi pod absurdalnymi zarzutami i osadzano ich w łagrach. Trudne warunki i niedożywienie dziesiątkowały obozy. Każda inwestycja kosztowała wiele ofiar. Rozwijający się przemysł wymuszał zapotrzebowanie na produkty rolne. Rolnictwo było słabo rozwinięte i nie zaspokajało potrzeb. Aby zrealizować inwestycje, część zboża sprzedawana była za granicę. W 1930 roku w Związku Radzieckim rozpoczęła się era kolektywizacji rolnictwa. Chłopi zmuszani byli do łączenia gospodarstw spółdzielnie zwane kołchozami, które sterowane były centralnie planowanej gospodarce. Osoby protestujące były rozstrzeliwane lub wywożone do obozów pracy. Następstwem kolektywizacji był spadek produkcji żywności. W wielu regionach wystąpił głód. Kolektywizacji jednak nie zaprzestano, ponieważ pozwalała ona na swobodne dysponowanie wyprodukowaną żywnością. Największy opór wobec nowej polityki rolniczej stawiali chłopi ukraińscy. Dlatego w 1932 roku przeprowadzono masową konfiskatę produktów rolnych. Tak zwany Wielki Głód na Ukrainie doprowadził do śmierci 5 milionów ludzi. W latach od 1937 do 1938 w Związku Radzieckim rozpoczęły się masowe aresztowania. Wykonywano ogromną liczbę wyroków śmierci. Represje dotknęły także wielu członków Partii Komunistycznej oraz oficerów Armii Czerwonej. Informacje na temat sytuacji w Związku Radzieckim przekazywane były przez imigrantów i uciekinierów rosyjskich, którzy informowali państwa kapitalistyczne o terrorze i barbarzyństwie władz sowieckich, jednak w wielu przypadkach traktowane były one z niedowierzaniem. Podsumowanie. Włodzimierz Lenin umiera w 1924 roku, a władzę przejmuje Józef Stalin.
Kapitalistyczna polityka NEP-u zostaje zmieniona już od 1927 roku. Plany gospodarcze Stalina mają uprzemysłowić i upaństwowić gospodarkę, a także ją scentralizować. Mimo nieekonomiczności decyzji są one wprowadzane przy pomocy niewolniczej pracy ludzi, oskarżonych o kontrrewolucję i zesłanych do obozów pracy zwanych łagrami. W 1930 roku rozpoczęto kolektywizację rolnictwa. Chłopów zmuszano do łączenia gospodarstw rolnych w spółdzielnie zwane kołchozami. Skutkiem kolektywizacji był spadek produkcji żywności i głód. Największy wystąpił na Ukrainie w 1932 roku. W 1937 do 1938 roku z ZSRR przeprowadzono masowe aresztowania zarówno zwykłych obywateli, jak i członków partii komunistycznej oraz oficerów Armii Czerwonej. W państwach demokratycznych informacje te odbierane były z niedowierzaniem.